Mimo wielu remontów części ulic, kolejne wymagają przebudowy bądź gruntownej modernizacji. O bieżącej sytuacji mówi zastępca burmistrza Słubic, pan Tomasz Stefański. Już od kilku dni po oddaniu, zakończeniu tej inwestycji mieszkańcy mogą poruszać się tym fragmentem nowo oddanej drogi w pasie ulicy Paderewskiego, która łączy właśnie ulicę Paderewskiego z ulicą Niepodległości. Myślę, że to ułatwi tutaj też ruch lokalny i zjazd właśnie z ulicy Niepodległości do pobliskich bloków, także CKZiU i tych wszystkich instytucji, które w obrębie tej drogi są położone. Co do planów na najbliższe dni, w zasadzie już rozpoczęliśmy inwestycje przy ulicy Witosa. Tam uzupełnialiśmy jeszcze dokumentację projektową, zmieniliśmy kilka rzeczy, tak jak mówiliśmy, chodziło o uratowanie też tych drzew w pasie drogowym, ale także nową kostkę i nawierzchnię chodników. Niebawem ruszy również, po uzgodnieniu nowej organizacji ruchu z GDDKiA, przebudowa ulicy Piłsudskiego. Tam również oprócz wymiany nawierzchni jezdni będzie wymiana ciągów pieszych. Nowe oświetlenie na ulicy Witosa, również okablowanie. Także to są inwestycje, które na pewno będą cieszyć oko i ułatwiać poruszanie się po naszym mieście. Planujemy, że obie te inwestycje zostaną oddane w ciągu najbliższego półrocza do użytku. Dziś skupiliśmy się na remontowanych drogach. Natomiast ponieważ rok szkolny za pasem, to w jednym z naszych kolejnych newsów powiemy o remontach placówek oświatowych.